tym roku, w drugiej połowie lipca, skierowaliśmy wnioski o dostęp do informacji publicznej do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski z zapytaniem o psychologów szkolnych, a dane pochodziły z arkuszy organizacyjnych szkół. I mamy wyniki. Otóż w skali ogólnopolskiej wakatów, a więc nieobsadzonych, ale zaplanowanych etatów dla psychologów szkolnych jest niecałe 24%. Względem zeszłego roku możemy mówić o spadku ponad 3 punkty procentowe, ponieważ w zeszłym roku wakatów było ponad 27%. Patrząc lokalnie na nasze województwo opolskie, liczba wakatów wynosi niecałych 18%, co jest wynikiem dużo lepszym niż w zeszłym roku, gdyż w zeszłym roku mieliśmy o ponad 8 punktów procentowych więcej tych wakatów, więc sytuacja naprawdę uległa znaczącej poprawie. W mieście Opole na ponad 36 zaplanowanych etatów wakatów mamy jedynie ponad 2. Zatem sytuacja również jest bardzo dobra, natomiast absolutnie nie możemy skupiać się wyłącznie na tych dużych jednostkach, jak Opole, Kędzierzyn, Koźle czy Nysa, ale musimy również spojrzeć na te mniejsze ośrodki, na te mniejsze gminy i miejscowości. Nas zmiany ustawowe nie zaskoczyły. W szkołach opolskich psychologowie byli obecni, może nie w tej ilości, jaka jest w tej chwili, ale to uzupełnienie było dużo łatwiejsze niż w pozostałych częściach kraju. To tak jakby wyprzedzając pewne działania w naszym samorządzie, były one dostrzegane i działania były podejmowane. To jest po pierwsze. Po drugie, no musimy dostrzec zawsze, że łatwo wprowadzić ustawę czy rozporządzenie, a trudniej wykształcić specjalistów, a cykl kształcenia trwa 5 lat, więc to jest drugi element, który zawsze musimy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o zmiany, które chcemy, żeby zostały wprowadzone. No i miejmy nadzieję, że ten kierunek, który jest w tej chwili wprowadzony, będzie służył jak najlepszemu, spokojnemu, pełnemu rozwojowi młodych obywateli. Bardzo duży nacisk trzeba kłaść właśnie na tę jakość opieki. I tutaj te informacje o wakatach to również informacje o tym, że w przypadku wybierania przez psychologów pracy w szkole, opieki nad dziećmi, pełnej opieki nad dziećmi i młodzieżą, jeśli chodzi o tę opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pracę z wychowawcami, kontakt z rodzicami i, no i to wsparcie w specjalistycznym leczeniu, to również ta atrakcyjność zatrudnienia w szkole psychologa szkolnego, czyli zarówno jego warunki pracy, jak i, nie da się ukryć, warunki ekonomiczne wymagają też dużego wsparcia, rozwoju. Wciąż jeszcze myślę, że brakuje i psychologów, dodałabym też psychiatrów dziecięcych, czyli tej bardzo specjalistycznej opieki, a nie da się ukryć, że bardzo rośnie ta potrzeba dla młodych ludzi, dla dzieci już od wczesnego wspomagania, jeśli chodzi o przedszkola. Zaczynamy się czuć zagubieni, a tym bardziej zagubione zaczynają się czuć dzieci. Dzisiaj te dzieci potrzebują psychologów. Cieszę się ogromnie, że obecny rząd bardzo intensywnie pracuje nad tym, by zmarnowane ostatnie lata, które nie zmieniły dotychczasowych przepisów związanych z psychologią, z psychiatrią, nastąpią. Przeznaczony został przez Ministerstwo Zdrowia fundusz w wysokości ponad 4,5 miliarda złotych, by wspierać psychologię i psychiatrię, ale także w naszych programach regionalnych, w naszym województwie są przeznaczone pieniądze bezpośrednio dla psychologów, którzy mogą podnosić swoje kwalifikacje, mogą podnosić wykształcenie, tym bardziej, że musimy pamiętać, że psycholog szkolny to nie tylko psycholog, to również psycholog i pedagog, który z jednej strony powinien pomagać dzieciom, młodzieży, ale także wspierać nauczycieli i rodziców.